poszło, w razie czego. No. To jak Państwo dadzą znać, to zaczynamy. Jak to tam? Może Pani coś powiedzieć? Tak. Dobra. Super. Za chwilę zaczynamy. Okej. Okay. Pan poseł pierwszy. Radio Z widzę, że parkuje. A, dobra, to poczekamy. Tak jest, 10 minut studenckiego zawsze wiemy. Aż tyle chyba się staramy. Nie, bo tutaj to jest zawsze z tymi parkami, nie? Wybraliśmy takie miejsce, co prawda pan coś szlifuje, ale wybraliśmy miejsce, gdzie by nie było głośno. Bo to jest specjalnie. Pan z Orlenu. Pan z Orlenu szlifuje. Najcięższa stacja Orlenu. Zwykle w naszym mieście. Mają wszędzie mieszkanie. Przykula z tym mikrofonem tu, dobra? Dobra. Silne korki powodu tego, że mamy za dużo węgla. To możemy? Jasne. Super. Szanowni Państwo, w imieniu swoim i pani poseł Agnieszki Pomaskiej serdecznie witam na konferencji prasowej, w trakcie której chcemy rozmawiać o cenach ustalanych przez PKN Orlen. Ostatnie doświadczenia, jeżeli chodzi o zachowania tego koncernu, pokazują, że możemy już rozmawiać w Polsce o sytuacji, w której ceny ustala de facto monopolista, nie licząc się z konkurencyjnym rynkiem. Orlen sam potwierdził, że świadomie utrzymywał wysokie ceny, chociaż koszty surowców na światowych rynkach spadały, drenując polskiego konsumenta, tłumaczy się to celami innymi niż cele gospodarcze, które powinny przyświecać spółce prawa handlowego. Jeżeli Orlen może takie rzeczy robić, nie bojąc się konkurencyjnego rynku, oznacza to, że mamy w Polsce na poziom zmonopolizowania, który powoduje potężny niepokój, jeżeli chodzi o ochronę konsumentów. Zwracamy tutaj też uwagę na stosunkową bierność regulatora, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczyna postępowanie, no ale dopiero po wielkiej awanturze. Wydaje się, że obowiązkiem prezesa NBP-u jest stałe monitorowanie sytuacji na rynkach zmonopolizowanych. Ja przypominam chociażby dorobek poprzedniczki pana Chrustnego, pani Małgorzaty Krasnodębskiej-Tompiel, która wydawała raporty pokazujące różnego rodzaju zagrożenia na poszczególnych rynkach. I tutaj tego rodzaju refleksji brakowało. Mam wrażenie, że państwo bezkrytycznie zgodziło się na zbudowanie monopolu. Mówi się o multienergetycznym koncernie, natomiast mam wrażenie, że przed nami multinaciąganie konsumentów w wielu różnych obszarach. My przygotowaliśmy taki kalkulator, oczywiście on ma charakter taki edukacyjny, poglądowy, w oparciu o który konsument będzie mógł sobie policzyć, ile stracił poprzez politykę Obajtka, poprzez politykę Orlenu, który no niby zasłania się dobrem konsumenta, a tak naprawdę skubie polskich obywateli. Szanowni Państwo, zapraszamy na stronę aferaorlenu.pl. To jest strona, na której, tak jak pan poseł powiedział, można wyliczyć orientacyjne straty wynikające z tego, że PKN Orlen zawyżał marże na paliwa w Polsce i to PKN Orlen sprawił, że Polacy płacili za paliwo na polskich stacjach benzynowych więcej niż powinni. Zwrócę uwagę na to, bo za chwilę spotykamy się z reakcjami przedstawicieli Orlenu, że paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie, ale to wszystko jest kłamstwem. No przecież już chyba wszyscy wiedzą, że paliwo w listopadzie czy w grudniu, ceny hurtowe tego paliwa były jednymi z najwyższych w Europie. Wyższe ceny hurtowe paliwa miała tylko Szwecja. Przykładowe Czechy to paliwo miały dużo, dużo tańsze, zresztą ktoś, kto był w jednym z krajów unijnych, wie, że rzeczywiście po prostu tak było, nie mówiąc już o sile nabywczej tego, ile tego paliwa
za przeciętną pensję można było kupić w Polsce, a ile tego paliwa można było kupić w innych krajach. My tu mamy przykładowe wyliczenia. Jesteśmy akurat w Gdańsku. Gdańsk to nie jest jedyne miejsce, gdzie gdańszczanie pracują i odwrotnie. Wielu mieszkańców dojeżdża do pracy do Trójmiasta i na tym przykładzie Tczewa, gdzie jest wiele zakładów produkcyjnych, gdzie w obie strony mieszkańcy się przemieszczają, w okresie obowiązywania niższej stawki VAT na paliwa, wtedy kiedy rzeczywiście była niższa stawka VAT, ale jednocześnie Orlen podwyższył w taki nienaturalny sposób marżę, w tym okresie strata mieszkańca, który dojeżdżał na przykład z Tczewa do Gdańska do pracy albo z Gdańska do Tczewa wyniosła około 2000 zł. To są konkretne pieniądze, które mogły zostać w kieszeniach Polaków, tych, którzy są zmuszeni do pracy dojeżdżać samochodem, a te pieniądze zostały w kieszeni pana Obajtka i innych zatrudnionych w Orlenie. Te pieniądze trafiły do gazet uprawiających rządową propagandę i tak można by długo, długo wyliczać. Pan poseł ma wyliczenie Gdynia-Wejherowo. Tak, no tutaj widać, ile tracą obywatele, którzy dojeżdżają z Gdyni do Wejherowa albo z Wejherowa do Gdyni. Jeżeli założymy, że czasem, który bierzemy pod uwagę, jest czas obowiązywania obniżonego VAT-u, no to jednak ta kwota, na którą obywatele zostali naciągnięci, zbliża się do 1000 zł. Także to jest duża kwota w budżecie każdego obywatela. I po to jest ten kalkulator, żeby każdy mógł sobie tam wprowadzić swoje dane i policzyć dla siebie, żeby sam zrozumiał, ile kosztuje go monopol. Zwracam też przy okazji uwagę na to, że Aramco zostało wprowadzone do Polski jako konkurent dla Orlenu, który miał dociskać Orlen tak, żeby nie drenował, zwiększając swoją pozycję polskich konsumentów. Teraz dowiedzieliśmy się, że oba podmioty trzymały ceny hurtowe na podobnym poziomie. Oczywiście niech Łoków sprawdzi, czy miała to miejsce zmowa cenowa, czy nie, bo to trzeba udowodnić, ale budzi to niepokój, bo jednak w interesie polskiego konsumenta jest konkurencyjny rynek. Przypominam, mieliśmy dwa koncerny, dwa centra zdolne do realnej konkurencji. Mamy w tej chwili jeden Orlen i mocno rozebrany Lotos. Konkurencja na tym rynku wydaje się, że nie działa albo działa bardzo słabo, ze stratą dla ludzi. Dlatego to jest Obajtek, który sobie pozwolić na takie działanie, jakie widzimy. I jeszcze jedna kwestia. My mówimy tutaj o cenach na stacji Orlen i o tym, jak Polacy zostali oszukani. Mogą czuć się oszukani, tak zresztą dzisiejszy sondaż pokazuje, że ponad 40% Polaków czuje się oszukanych przez spółkę PKN Orlen, ale wszyscy wiemy, że te decyzje zapadają na szczeblu politycznym, że mimo, że Orlen udaje, że jest spółką niezależną od rządu, to przecież wszyscy wiemy i zresztą w swoich wypowiedziach sam prezes Kaczyński to udowadnia, że spółka PKN Orlen jest mocno politycznie zależna. I nie mamy dzisiaj wątpliwości, że te pieniądze, które Orlen zarabia na Polkach i Polakach, na końcu w takiej czy innej formie trafiają do przedstawicieli partii rządzącej, trafiają po prostu do polityków PiS-u. Ja rozumiem, że Państwo chcą pokazać, że kierowca przez 12 miesięcy był, jak to mówicie, okradany. Powszechnie wiadomo, że ta obniżka cen, ona tak miała miejsce takich na globalnym rynku raczej w listopadzie, więc tam ta cała afera raczej krąży wokół listopada i grudnia. No bo to chyba oczywiste, że przez te pierwsze miesiące roku, no to te ceny były wysokie z uwagi na początek wojny, tak? Więc no nie wiem, czy to jest takie, trochę populistycznie to wygląda, bo to wygląda jakby przez 12 miesięcy było tak, że... Nie przez 12. Obniżony VAT obowiązuje od 1 lutego, jeśli dobrze pamiętam. No to przy 11, przepraszam. Czyli obniżony VAT obowiązuje dłużej niż miała początek wojna. To są, tak jak mówię, wyliczenia orientacyjne. Natomiast zwracam uwagę na to, że marża na paliwa w pierwszym kwartale wynosiła 70 groszy, a w czwartym kwartale wynosiła 1,40 zł, czyli była dwukrotnie wyższa i nie ma żadnego uzasadnienia. Dlatego, żeby te marże były aż tak wysokie,
zachęcam do wejścia na stronę. Można wyliczyć, tak jak pan redaktor powiedział, ile się straciło w ciągu miesiąca i ile się straciło w ciągu 11 miesięcy, bo przez te 11 miesięcy obowiązywał obniżony VAT 8%. Zgodzimy się, że była tylko 6 miesięcy, kiedy faktycznie można mówić o takim sztucznym... My nie mamy dostępu do formuł cenowych Orlenu. Przeczuwam, że nawet chyba Łokik do końca nie wie, w jaki sposób Orlen ustala ceny, dlatego musimy poczynić w tej sytuacji pewne założenia i w oparciu o te założenia pokazywać problem, pokazywać proces. Chodzi o to, aby Polak, który tankuje na stacji Orlenu, rozumiał, skąd się biorą nadzwyczajne zyski Orlenu. Czy one są trochę wyższe, czy trochę niższe, trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że tego rodzaju kalkulacje warto przeprowadzić. Serdecznie tego namawiam. No i zwrócimy też uwagę na to, że i tutaj nikt nie ma wątpliwości, że spółka Orlen ma nadmiarowe zyski w związku z wojną i tymi zyskami nie dzieli się z Polakami. I to jest po prostu fakt. Spółka PKN Orlen zarabia na wojnie i tymi zyskami się po prostu nie dzieli, a powinno. Dziękujemy bardzo. Chciałbym zapytać jeszcze,